Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przed chwilką oglądaliśmy przylot gołębi z lotu numer 7 u kolegi Zbyszka Oleksiaka. Kolega Zbyszek nagrywał ten film sobie samodzielnie, ma tutaj kamerę. Natomiast teraz, kiedy już minęło kilka dni od momentu, kiedy gołębie przylatywały, możemy sobie tutaj zobaczyć listę. Tu zobaczmy, o proszę bardzo, jaka jest wydrukowana i kolega nam ten lot niejako podsumuje. Proszę bardzo. No, lot numer 7, Krosno-Odrzańskie. Podsumowanie z tego lotu wyszło tak, że gąbku było włożone na lody 3250... Przez cały oddział? 4, przez cały oddział, ale to odliczając gołębie, które poszły bez zegara, tak? Bo tam jeszcze po prostu jest więcej. No i tu zarazem mamy jeszcze drugi oddział Jura Łazy, także tu jeszcze jest 2549. Nie, bo tak? Razem wysyłacie na tak, tak, i to w jednej kabinie gołąbki są, i także wypuszczenie jest wspólny start, no to jest około 6000 jest gołąbków z dwóch oddziałów, nie? Także tutaj na te 6000 gołąbków mam gołąbka pierwszego, mam gołąbka piątego, szóstego, siódmego, ósmego. Na 12 gąbków. Czy w tych gołębi, co powiedziałeś, czy jest Pudzian, który Chrzcini miał wtedy z Wiedy? Pudzian jest dziesiąty. Czyli jest tej, w tych gołębi. Tak, jest dziesiąty, po prostu byłby trochę szybciej, ale po prostu kilka minut musi jeszcze swoje w powietrzu zrobić, także no, Pudzian w tym roku ma koeficjenty 0,24, 0,94, 3 i 6, także tam koeficjenty ma około 10-4 lotów, nie? No tak ogólnie lot udany, kategorię 5-3, tutaj mam pierwsze miejsce, 22 koeficjent, 3 gołąbki łącznie, 10-5 też najlepszą serię, to tam jest praktycznie no, maks punktów zdobyte, z 50-10 też pierwsze miejsce, stałości pierwsze miejsce, rocznikami pierwsze miejsce, także no bardzo lot dla mnie udany, na 20 gołąbków pierwszych jest moich 10. My wtedy, przepraszam ci, przerwę, my byliśmy tutaj u ciebie na locie chyba numer 3, tak? Czy 4, przepraszam, numer 4 chyba? 5, bo tamte wcześniejsze to pierwszy i trzeci nagrywałem sam. Tak, i tutaj właśnie od tamtego momentu były jeszcze dwa loty. Ten jeden już słyszymy podsumowania, ten wcześniejszy też ci dobrze poszedł? Wcześniejszy to nie włożyłem wszystkich gołąbków, tak, bo dałem... To właśnie chciałem zapytać, bo wtedy, kiedy jeździliśmy po Polsce, rozmawialiśmy z kolegami przez telefon, okazywało się, że był ten lot właśnie, to było nie w tym tygodniu, tylko dwa tygodnie temu bodajże, był bardzo ciężki, tam były takie oddziały, że na przykład konkurs trwał jeszcze i we wtorek, środę nawet, kurczę. Ale no, straty były ogromne. Sprawa jest taka, że część osób jest niereformowana, po prostu no, nie będziemy się z końmi kopać, po prostu nie. Także no, trzeba samemu myśleć, używać mózgu. No i w tym przypadku dałem trzecią ligę, 73 gąbki. Na ten lot 5? 6? Na ten ciężki 6. Tam po prostu no, poniosłem stratę jednego gąbka starego i trzech roczniaków. Także po prostu no, w moim przypadku lot jest to udany. Koeficjentów tam jest też, aż tak specjalnie nie było, ale no, z tym się liczyłem, po prostu, że to taki lot za darmo, nie? Słuchaj, jeszcze raz jedną rzecz. Ty mówisz, z koniem się nie kopać, tu tego, te sprawy. Takie, wiadomo, że są takie animozje w każdym oddziale tego typu, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o coś innego, chodzi o organizację lotów samą, tak? No tutaj akurat nasz oddział jest w pełni taki, po prostu raczej myśmy są zgrani, ale mamy spółkę z tym drugim oddziałem, no i tam raczej troszeczkę mają inne poglądy po prostu, nie? Także... Ale o co chodzi? Tu o wypuszczanie gołębi, o transport? No nie chodzi o wypuszczanie, czy tam po prostu no, o samą pogodę po prostu, nie? Mamy troszeczkę inne poglądy na inną decyzję lotu, czy zmianę lotów, czy kierunku nieraz, nie? Rozumiem. Tutaj te loty, które do tej pory są, były, teraz mówimy, podsumowałeś po siódmym locie, ten lot był bardzo dobry dla ciebie udany, tak jak widzieliśmy, kolega tu nawet ma jak listę startową z tego lotu, to widzimy, ona jest zakreślona bardzo tutaj tymi... No na siedem lotów jest bardzo ładnie, tak. Pięć udanych lotów. Tutaj te gołębie, które po siedmiu lotach już możemy, ostatnio pytaliśmy właśnie i Pudziana tego, Chrzciny były jego, nie tak powiem, mieliśmy też inne gołębie. Coś nowego ci się sprawdza? Jakieś inne gołębie dochodzą nowe, czy jakieś linie, czy to jest wszystko co tam, te stare, te co miałeś, linia Mist 400? No to po prostu tak i tutaj są te linie stare, ale tu jaka ciekawostka się stała teraz, takie coś, że w historii, no to takie jest coś innego, że w tym tygodniu na 500 km, które włożyłem 98 gołębi dzisiaj, no to mam taką ciekawostkę, że tatuś, ojciec, no, para gołąbków i córka poszła do serii, także trzy gołębie poszły po prostu mąż, żona i dziecko, nie? Takiego sytuacji jeszcze nie miałem po prostu, nie? Bo wiadomo, że ich jest więcej, ale żeby aż zasługiwały włożyć ich do dziesiątki, no to rzadko się to zdarza, nie? No jutro macie lot jaki, bo tutaj, jeżeli już mówię... Neurupin 2... Podsumowujemy 500... właśnie siódmy lot, ale to już macie już ósmy lot. Te gołębie, które dzisiaj były zakoszowane, mieliście dość szybko chyba koszowanie. Tak, rano bardzo czas, żeśmy mieli... Tak, o piątej, no już zaczyna to... Do tej godziny wstawać. No bo mamy tych punktów za 10, także musimy objechać szybko, no nie? No 98 no, gołębi włożyłem. To jest odległość?
500 milionów kilometrów. Tak. No i tu włożyłem pierwszą ligę, teraz zobaczymy jak będzie, nie? Planujecie wypuszczać o której godzinie? No zależnie, bo tam Bielsko-Biała stoi z 40 tysiącami gołębi, nie? Mhm. Około i tutaj będzie, no musimy się jakoś tam pogodzić po prostu z wypuszczeniem, także ten. No my tutaj się postaramy, kolegę Zbyszka, jutro może nie będziemy na locie, ale on tu ma kamerę, se sam zrobimy. Jutro chcemy jechać do kolegi Jana Bochęczaka, on tam też ma lot, chcemy sfilmować u niego tam na WGG. To oczywiście nie jest to jeszcze lot z gołębnika tego wspólnego, który ma na młode, ale to są gołębie, loty gołębi starych. Ale wracając tutaj kolegi, do kolegi Zbyszka przyjdziemy, film będziemy też mieli, bo on na pewno nagra, ale też się zobaczymy jak mu poszedł. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy wszystkich do oglądania. Do jutra, do zobaczenia, dobry lot.